siostra Maria, nasza siostra Maria z Kamaśnicy, która jest o co ja ją będę przedstawiał, ona się sama przedstawi, gdzie jest, skąd jest i co tutaj robi. To już, już. A skąd jestem? Z Kamaśnicy? No, witam wszystkich, dobry dzień. Tak, jestem z Kamaśnicy i od 24 lat już na Ukrainie. W Boryspolu jestem dopiero miesiąc, to jest nowe moje miejsce, tu już nasz klasztor, można pokazać kawałeczek. To jest duży budynek, ale jego pokażemy później z zewnątrz, dalsza. No, blisko lotniska w Boryspolu. Także miejsce trochę w czasie wojny niebezpieczne. Z całego serca chcę podziękować, naprawdę podziękować tak naprawdę szczerze pani honoracie Urszuli i panu Radosławowi i wszystkim dobrodziejom. Dzięki, niech pan w ogóle nagrodzi waszą dobroć i szczerość dla Ukrainy i dla nas. No, przepraszam, że tak chaotycznie, ale trochę się wstydzę do kamery. No, a my pamiętamy w modlitwie. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że się spotkamy. A jak coś z naszej strony oprócz modlitwy, to chętnie też się podzielimy. Nie wiem czym, ale oprócz modlitwy, nie wiem. Może też kiedyś coś z Ukrainy przywieziemy. Dzięki, szczęść Boże.